Dzisiaj, kochani, miałabym na dzisiaj dla Was propozycję wykonania prezentu na Dzień Chłopaka. Mam nadzieję, dziewczyny, że pamiętacie, że to przypada już 30 września, więc zostało niewiele czasu. Ja dla mojego męża będę miała zupełnie inny plan. Ale na ten czas myślałam o zupełnie innej rzeczy, ale gdzieś mi się o ucho obiło Dzień Chłopaka, Dzień Chłopaka. Co ja chciałam zrobić dla siebie z tej rzeczy? Dla siebie z tej rzeczy chciałam zrobić jakby mini archiwum, ponieważ zajmując się tworzeniem albumów, czy kartek jakichś, czy tam pudełek, kopert, stwierdziłam, że nie posiadam jakby archiwizacji wymiarów. Oglądałam filmik na YouTubie, w której pani miała tak skrzętnie to wszystko opracowane, te wszystkie wymiary albumów, które robiła. Ona wiedziała, zaglądając, wiedziała, jakiego wymiaru są użyte kieszenie, czy użyte strony. Każdy wymiar miała wpisany. Już nawet nie chciałabym się tak głęboko, że tak powiem, w to zagłębiać, co do jakby czy kieszenie, czy takich opracowań, ale same standardowe wymiary okładki i stron. I zaświeciła mi się lampka, no Dzień Chłopaka, więc moje myśli zupełnie w innym torem poszły. Ja chciałam zrobić sobie archiwizację z kart do gry, po prostu zwykłych kart do gry. Posiadałam akurat w domu karty, bo mi zostały z jednej takiej czynności, którą wykonywałam dla znajomej. Robiłam jej taki mini notatnik z 50 kart, gdzie to był właśnie prezent w formie 50 powodów, dla których Cię kocham. I stwierdziłam, że na Dzień Chłopaka to by był świetny pomysł. Karty przykleiłam po prostu na papier. Najzwyklejszy na świecie papier. Akurat tak się złożyło, że dużo posiadam tego czerwonego papieru, więc stwierdziłam, że zrobię z tego czerwonego. I to w sumie tylko tak, żeby Wam pokazać, że można coś takiego zrobić. Za taką talię kart chyba zapłaciłam 2,30 jeszcze w metalowym pudełeczku, wiecie, a my jesteśmy przydaśkowe, więc takie pudełeczko w ogóle to się zaświeciły oczy. I przykleiłam te karty po prostu magiciem do papieru i nożyczkami je ładnie wycięłam, możecie trymerem czy tam. Ja chciałam to zrobić na zasadzie, gdyby chciała zrobić to nastolatkę dla swojego chłopaka i mogłaby to zrobić w warunkach zupełnie domowych, nie używając jakichś skomplikowanych urządzeń, które my posiadamy. Więc najprostszym, że tak powiem, takim biegiem to jest przykleić te karty, pociąć je, powycinać je z tego papieru. To jest jakiś, ja to zawsze mówię, nieskomplikowany proces. To nieskomplikowany proces, no. Pociąć te karty i wiecie co, tylko zostaje kwestia podłączenia tych kart. Można je połączyć, aha, robiąc dziurki. Nie wiem, na pewno poza kadrem to robię, jak znam życie. Można dziurki zrobić dziurkaczem najzwyklejszym na świecie, tylko nie wiem, czy ten zwykły biurowy miałby rozstaw taki, żeby tu były po dwie. Jeżeli nie, można zrobić jedną dziurkę i związać sznurkiem, choćby takim ozdobnym sznureczkiem, czy też wstążką, czy jakąś żyłeczką, kokardkę zrobić, ładnie związać i ma się kartki do tego, by spisać na przykład 20 powodów, dla których Cię kocham, podziwiam, różnie można to zatytułować i myślę, że miło po prostu byłoby dostać taki prezent, który nas, dziewczyny, kosztowałby niewiele, a chłopak by się być może cieszył i zostanie na pamiątkę. Ja sobie już pokroiłam, zrobiłam, wydziurkowałam. Ja zrobiłam wersję ze sprężyną. Zostały mi trzy jakby przęsła sprężyny i stwierdziłam, że zrobię sobie to na sprężyny. I tak to wygląda. Można to zrobić, ile wejdzie tych kart. Można to zrobić na zwykłe kółka do albumów. Tak jak ostatnio robiłam, na te kółeczka można pozapinać i też będzie fajnie. Można później podoczepiać jakieś ozdoby, zawieszki, pamiątki, breloczki, miśki, co tam naprawdę się komu żywnie podoba, z wakacji jakieś pamiątki, cokolwiek, można potraktować to jako notatnik. No ja myślałam o zrobieniu sobie takiego rodzaju archiwum, niekoniecznie czerwone, archiwum właśnie, żeby móc jakby zapisywać sobie wymiary
albumów czy tam rzeczy, które robię, żeby było mi po prostu prościej mieć jakby gotowca zrobionego, bo za każdym razem myślę nad tym, ile to powinnam zrobić i tak dalej. Także to jest moja propozycja na wykonanie takiej pamiątki na Dzień Chłopaka. Koszt naprawdę, tak jak wam mówiłam, jak kupiłam w chińskim sklepie te karty za 2,30, no to i były dwie talie. Także chyba 58 kart. Nie wiem, nie grywam w karty, ale w każdym razie coś takiego miałam, więc zrobiłam i to jest, uważam, świetna propozycja. Można sobie tutaj też kawałek zrobić, jakby okładkę tego, czyli z tektury wykroić. Naprawdę to już ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. To jest moja propozycja na Dzień Chłopaka. Jeszcze jedna rzecz taką. Ja bardzo serdecznie zapraszam was do odwiedzania kanału Małgorzaty. Znaczy, że Michnowicz. Małgosiu, pozdrawiam cię serdecznie. Małgosia ostatnio opracowała tutorial, jak zrobić kwiaty z wykrojnika z sieci sklepów Action, czyli z tego wykrojnika. I lampka mi się zaświeciła, bo nie przyszłoby mi do głowy, że mogę przez tego wykrojnika zrobić jakieś ładne kwiaty. Poszłam tylko krok dalej i zrobiłam takie kwiaty z pianki. Z foamu. I wyszło, to jest taka brzoskwiniowa. Widzicie, brzoskwiniowa pianka z pręcikami. Ja użyłam do stworzenia jednego takiego kwiatka, jakby po dwa z rodzaju. Bo są, patrzcie, nie od ciebie, bo są trzy wielkości, więc po dwa z każdego rodzaju. Przedziurawiłam, zresztą za radą Małgosi, bo nie przyszłoby mi do głowy, że mogłabym tak zrobić. Mam ten rewolwerowy taki dziurkacz i przedziurawiłam sobie najmniejszą opcją, żeby te, bo przeciąganie tych pręcików, to wiecie, że to jest koszmar, więc przedziurawiłam sobie za radą Małgosi te wszystkie naraz, przeprowadziłam pręciki, podkleiłam od dołu i jeżeli chodzi o pianki, z pianki kwiatki, to mi wyszły właśnie takie. Dziękuję Małgosiu za tutorial. Jest świetne, oby więcej takich pomysłów. Obserwuję cię oczywiście, co nowego dajesz. Zresztą obserwuję wszystkich scraptuberów z grupy i patrzę, co robią i jak robią i z czego robią, bo to jest bardzo inspirujące. Polecajmy się sami siebie nawzajem, żeby zaglądać jeden do drugiego i być ciekawym tego, co robi druga osoba, tym bardziej, że razem tworzymy jakby taką scraptubową naszą już społeczność, jest nas dość sporo i każdy coś wymyśla nowego. Ja jestem przeszczęśliwa właśnie z tego powodu, że każdy coś wymyśla. Także na ten czas moja propozycja na Dzień Chłopaka, prezentu na Dzień Chłopaka i kwiatki z pianki dzięki Małgorzacie Michnowicz. Zapraszam do odwiedzania jej kanału. Jeżeli wam się podobało, to kciuki w górę. Jeżeli chcecie w przyszłości być informowani o moich nowych filmikach i o tym, co jeszcze wymyśliłam ciekawego, to subskrybujcie mój kanał, wtedy będziecie na bieżąco z moimi szaleńczymi pomysłami. Na ten czas do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.